kochać, to zestarzeć się razem, mawiał autor słynnej dżumy Albert Camus. Te słowa świetnie rozumieją jubilaci z naszej gminy, którzy zebrali się 24 czerwca w hali imienia Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku, by świętować Złote Gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego. Mimo dającego się we znaki ponad 30-stopniowego upału, na uroczystość przybyło wiele par z całej gminy, a także przedstawicieli lokalnych władz z burmistrzem Wojciechem Staniszewskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Mateuszem Domarackim na czele. O szczegółach obchodów opowiada Barbara Zięba z Urzędu Stanu Cywilnego w Brzostku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 24 parom z terenu naszej gminy, gminy Brzostek, medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Takie uroczystości w naszej gminie odbywały się co 4 lata, ale teraz będziemy praktykować co roku, aby no, wszyscy mogli doczekać tych złotych godów. Szanowni jubilaci na samym początku mieli przyjemność oglądnąć krótki występ artystyczny uczniów gimnazjum w Brzostku. Pośród wykonywanych utworów znalazły się tak ponadczasowe tytuły jak Windą do nieba, Tych lat nie odda nikt, Zagraj mi piękne cyganie, czy cudownie wyrecytowany przez Aleksandrę Kolbusz wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Ocalić od zapomnienia. Ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i snów upór, żeby powstać, i snów iść. Młodzi artyści pokazali także próbkę tańca nowoczesnego, co miało stanowić pomost pomiędzy starą i zasłużoną sztuką naszych ojców i dziadków, a tym, co jest popularne w czasach współczesnych. Po części artystycznej swoje przemówienie wygłosił burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, który wyraził podziw dla jubilatów, a także życzył im dużo zdrowia i wytrwałości w kolejnych latach małżeństwa. Później wszystkie pary zostały uhonorowane pamiątkowymi medalami i dyplomami. Po części oficjalnej przyszedł czas na tort jubileuszowy przygotowany przez cukiernię państwa Golców, lampkę szampana, a także gromkie 100 lat zaintonowane przez burmistrza. Już po uroczystości udało nam się namówić do rozmowy dwie jubileuszowe pary, by opowiedziały nam o trudach i radościach tak długiego pożycia małżeńskiego, a także czym według nich różnią się dzisiejsze małżeństwa od tych sprzed lat. Proszę powiedzieć, jaka jest recepta na to, żeby wytrwać w szczęściu aż 50 lat? Proszę pana, recepta to jest prosta. Zgodzić się i szanować się wspólnie i żeby sąsiedzi szanowali człowieka, tak samo zgodzić się ze sąsiadami. Co jest najtrudniejsze w związku małżeńskim, jeżeli żyje się ze sobą aż 50 lat? To budowanie domów. Ciężko jest bardzo, ciężko, ale przeżyje się. Czyli takie praktyczne rzeczy, wychowanie dzieci na pewno. Tak, tak, tak. Wychowanie dzieci tak, bardzo trudne jest, uciążliwe, nieraz dzieci przynoszą różne kłopoty, ale ze wszystkim się trzeba zgodzić. Później człowiek z tego wszystkiego wyrasta, jak jest starszy i już wszystko się robi okej. Okay. Jaka jest recepta na to, aby wytrwać w szczęściu i miłości te 50 lat? No, po prostu cierpliwość, miłość, wyrozumiałość. Recepty specjalnej to nie ma. To zależy od małżeństwa. Tak? Każde małżeństwo ma inną receptę na życie, także my mamy swoją. No. A największe trudy, jakie przez te 50 lat są, czyhają, są pewnym niebezpieczeństwem? No, jeżeli się kocha i jest wyrozumiałość, szacunek dla siebie, jedna strona dla drugiej, to wszystko można przezwyciężyć i przejść prostą drogą. Z uczniami gimnazjum w Brzostku życzymy wszystkim jubilatom dużo zdrowia i kolejnych 50 lat pożycia małżeńskiego. I zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi.